Teraz jesteśmy tu na skrzyżowaniu właśnie tramwajowym. O, tam jest pomnik Sybiraków i pomnik elektrociepłowni Wrocław. To jest plac Strzelecki i plac Staszica. Tutaj są no tramwaje i autobusy, które jadą na Osobowice i na ulicę Trzebnicką. Właśnie to jest to takie duże skrzyżowanie. Więc tylko dlatego, że deszcz pada, to siedzę sobie tu na przystanku. Bo jak deszczu nie było, to tam właśnie pod tym drzewem, co widzicie, pod tym drzewem właśnie tam sobie moje miejsce wybrałem i moją twórczość prowadziłem. No dobrze, a tylko dlatego, że jest deszcz, więc pewnie dzisiaj będzie jakoś inaczej. Tak sobie pomyślałem właśnie, który przystanek wybrać, żeby był duży i żeby sobie usiąść. Tamten, gdzie są autobusy tylko, tam koło tego biletomatu niemieckiego, to tam widziałem, że właśnie ktoś sobie zalega po prostu, był zmęczony i położył się do spania na ławce, więc po prostu uważałem, że to byłoby dla mnie dobre miejsce, aby coś nakręcić, bo właśnie z tamtego miejsca pod tamtym kątem bym był jeszcze niewidzialny dla systemu, więc załóżmy moje ewentualne bezpieczeństwo byłoby dłuższe, gdyby co. A tutaj to siły zła, ciemności, system i tak dalej, po prostu już może mnie łatwo namierzyć, bo jestem, jak po prostu widać, no w części widzialnej. Więc tutaj właśnie nie wiem czy, bo nie widzę, deszcz pada, tutaj wszystko paruje i te sprawy. Więc właśnie tak ogólnie tutaj macie poglądowo właśnie miejsce, gdzie właśnie mieszkałem sobie po Bożemu, szanowałem wszystkich i tak dalej, nikomu nie przeszkadzałem w życiu, a jednak urząd miejski mnie wyrzucił z tego mieszkania skutecznie, to z hukiem. Urząd Miejski Wrocław, Wydział Decyzji Administracyjnych, za oczywiście namową i przygotowaniem artyleryjskim skundlonego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, oczywiście. Gdyby nie ona, to wszystko byłoby inaczej. Dobrze, więc właśnie mam przy sobie dużo kasy i zobaczcie Państwo, nie mogę pójść tam, gdzie to autko, o. Po prostu nie mogę tam pójść po prostu, bo jest magiczna granica 50 metrów po prostu. Więc sami wiecie, że no skundlony, parszywy system w wykonaniu nikczemnych i podłych istot, nieciekawych, no może wszystko zrobić i tak dalej, więc uprzejmie niniejszym informuję skundlonego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, że enough is enough, enough is enough, enough is enough, shame on you, ty bandyto Kaliszewska, shame on you, ty bandyto Kaliszewska, shame on you, ty bandyto Kaliszewska. Dlatego oczywiście, że nie mogę akceptować takiej sytuacji od początku do końca i akt oskarżenia przeciwko tobie i twoim kumpelkom i kumpelom z tego kurwidołka sądowo-prokurwatorskiego gdzieś tam na Dolnym Śląsku, nie wiadomo gdzie, i załóżmy wszystkich innych, którzy z nimi współpracowali, bo to załóżmy taką załóżmy akcję trzeba przygotować i to dobrze. Załóżmy, gdyby ten skundlony bandyta Magdalena Kaliszewska pleców nie miała, to byłaby za cienka, aby tego dokonać. Więc tam wszystkich jej pomocników, to mogą być SS-mani, SB-cy, UB-cy, ZOM-owcy, krawężniki, milicjanci wcale nie obywatelscy i ktokolwiek inny, który tam jakoś społecznie mógł tam się dołożyć, wiedząc jaka to jest gra. Więc dla wszystkich tych kara, akt oskarżenia i po prostu heja. Odczytać i wykonać co do przecinka, co do kropki, co do kreski. Wszystko w temacie, więc tutaj można by powiedzieć, wysoki sądzie, nie ma więcej pytań. Odczytać, wyprowadzić i wykonać to. Tutaj widzę już tam kilka duszyczek czeka, więc po prostu nie wiem, czy mogę gdzieś...